Witajcie. Jest wtorek, godzina 16, dlatego rozpoczynamy kolejne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego, magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W serwisie usłyszycie o powrocie studentów z 14 pielgrzymki do świętego Jana Pawła II, wyjeździe studyjnym do Warszawy oraz sympozjum Jeszcze Polska nie zginęła, wieś, rok później. A witają się z Wami Joanna Wysocka i Grzegorz Majewski. Zapraszamy. Radiowy Ekspres Studencki. Byli we Włoszech, w Hiszpanii, Francji i Belgii. Po 2 tygodniach nasi koledzy i koleżanki w końcu powrócili do murów naszej uczelni. Parę słów podsumowujących pielgrzymkę powiedział ojciec Benedykt Cisoń, koordynator wyjazdu. 14. pielgrzymka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej do świętego Jana Pawła II przybyła do Torunia. Zakończył się trud pielgrzymi, czekamy na owoce i mam nadzieję, że te owoce będą w mocy Ducha Świętego za wstawiennictwem Matki Najświętszej, niepokalanie poczętej z Lourdes, u której byliśmy, za wstawiennictwem świętego Marcina z Tur i wszystkich świętych, których nawiedzaliśmy. No i nade wszystko, że każdy wśród tych owoców Ducha Świętego znajdzie odpowiedź na pytanie, jaką miarą mierzyć człowieka, czyli w jakiejś mierze objawi się w nim i przez niego sam Pan Bóg. Trasa nie była łatwa, bo w 2 tygodnie odwiedzić tak oddalone od siebie miejsca to nie lada wyzwanie. Nasi studenci jednak dali radę i są z tego powodu bardzo zadowoleni. Siły w podróży dodawały im wzbudzone przed drogą intencje. Pielgrzymowaliśmy w intencjach wszystkich tych, którzy nie mogli pojechać z nami, czy to koleżanki, czy koledzy z uczelni, jak i również nasza rodzina i przyjaciele na pewno mieli jakieś prośby do Jezusa i Maryi Najświętszej. No i po prostu my jako tacy reprezentanci i grupa, delegacja postanowiliśmy, że udamy się w tą podróż do tych licznych sanktuariów i zaniesiemy te również liczne prośby. Choć pielgrzymka studencka dobiegła końca, wspomnienia wciąż są żywe. Nasi studenci mówią, co najbardziej ich poruszyło. Czuję się spełniona. To jest chyba najważniejsze wrażenie. To właśnie wrażenie spełnienia takiego i duchowego, i takiego też, no takiego przyziemnego mimo wszystko. Natomiast był taki moment, że przejeżdżając przez Hiszpanię, mieliśmy odwiedzić Barcelonę. Niestety zabrakło nam na to czasu i mogliśmy tylko ją zobaczyć z takiego wzgórza, z punktu widokowego, a bardzo mi zależało na tym, żeby zobaczyć Sagrada Familia, wspaniałą bazylikę i chciałam zobaczyć to wielkie, wielkie arcydzieło. No i zobaczyłam, ale z takiej wielkiej oddali i do tego no taką maleńką. I tak sobie wtedy pomyślałam, stojąc na tym przepięknym wzgórzu, gdzie oczywiście widok był przepiękny, natomiast to było takie nieosiągalne i wtedy pomyślałam, być tak blisko, a równocześnie tak daleko. I wtedy przyszła taka niespodziewana myśl, żeby mnie tak zbawienie nie ominęło. Więc tak wtedy pomyślałam, że faktycznie trzeba troszeczkę się też wziąć ze swojego ducha, że faktycznie nie można być letnim, tylko albo chłodnym, albo gorącym. Radiowy Ekspres Studencki. Jak co roku o tej porze, nasza uczelnia zorganizowała wyjazd studyjny do Warszawy i okolic pod hasłem Pamięć i Tożsamość. Sama wyprawa rozpoczęła się o wczesnych godzinach rannych, co nie było łatwe dla studentów, ale nikt tego nie żałował. Najpierw zatrzymali się w Niepokalanowie, gdzie wzięli udział w Eucharystii. Ojciec Jacek Staszewski, który przewodniczył mszy świętej, był na tyle uprzejmy, że oprowadził młodych po terenie klasztoru. Następnie studenci pojechali na cmentarz wojskowy na Powązkach w Warszawie, gdzie oprowadził ich Filip Frąck z Izby Pamięci generała Kuklińskiego. Studenci mieli okazję zobaczyć groby uczestników zrywów narodowych I i II wojny światowej, a także monument upamiętniający ofiary stalinowskiego reżimu. W trakcie zwiedzania studenci wysłuchali również wykładu pana Filipa Frąckowiaka na temat generała Kuklińskiego. Ostatnim punktem programu było Muzeum Powstania Warszawskiego. Studenci mieli okazję zobaczyć eksponaty, które przez lata były skrupulatnie przechowywane i gromadzone wraz z ich historią. Obejrzeli także film pod tytułem Miasto Ruin. Przedstawiciele świata nauki i polityki Kościoła spotkali się w Warszawie na konferencji Jeszcze Polska nie zginęła, wieś, rok później. Współorganizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przed rokiem dyskusji pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła, wieś towarzyszyło tysiące słuchaczy. Teraz przyszedł czas na pierwsze wnioski. Chcemy zobaczyć, czy te wnioski, które zostały wyciągnięte z tamtych referatów i z tamtej konferencji, czy one się sprawdzają. Jest to trwająca konferencja dotycząca polskiej wsi, która jest fundamentem bezpieczeństwa ekologicznego państwa.
Mówił profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. W trakcie konferencji słowo skierował ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Na glebę naszej wolności upada krew. Na glebę naszej wolności upada miecz. Który ciężar zwycięży? My chcemy służyć jak najlepiej Polsce, żeby zwyciężała krew Chrystusa i największych polskich Polaków. Na sympozjum nie zabrakło również naszych studentów. Była to konferencja poświęcona znaczeniu polskiej wsi, która w dzisiejszych czasach stawiana jest na marginesie. Na konferencji zostały poruszone również inne tematy. Między innymi ksiądz profesor Tadeusz Gus zwrócił uwagę na to, jak dzisiaj przez tak zwanych ekologów czy obrońców praw i wolności zwierząt popierana jest teza Darwina, mówiąca o pokrewieństwie człowieka do zwierząt niższego typu. Można stwierdzić, że ta teza obecna w polskim systemie edukacji, tylko prowadzi ta teza do degradacji człowieka i jego uprzedmiotowienia. Mówiła Kornelia Mienik, studentka drugiego roku dziennikarstwa. Sympozjum pod tytułem Jeszcze Polska nie zginęła wieś rok później to współpraca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Katedry Teologii Pastoralnej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nadszedł czas na magazyn, a w nim usłyszymy o 8. toruńskim marszu pułkownika Pileckiego. Gościem rozmowy będzie Maria Gądek, a poprowadzi ją Maria Kaliściak. Witaj Marysiu. Cześć, witam Was serdecznie. Tak jak wspominała Asia z Grzegorzem, dziś w magazynie porozmawiamy trochę o 8. toruńskim marszu pułkownika Pileckiego. Razem ze mną jest Maria Gądek, studentka drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku dziennikarstwo. Witam Cię, Marysiu. Witam, cześć. Marysiu, na początek powiedz proszę, kim dla Ciebie jest postać rotmistrza Witolda Pileckiego? Przede wszystkim jest to wielki autorytet dla mnie i myślę, że już coraz bardziej dla większej liczby ludzi, dla młodego pokolenia. Jest to osoba, która jako taki, no można powiedzieć, wolontariusz dobrowolnie udał się do Oświęcimia, do obozu Auschwitz, aby tam jak najwięcej informacji zebrać na temat tego, co tam się dzieje, aby też tą prawdę światu dalej przekazać. No i też z jednej strony Pilecki był ofiarą tego reżimu faszystowskiego, bo przeżył Oświęcim, widział, co tam się działo, ale też z drugiej strony już po wojnie był dalej represjonowany, ale już przez komunistów i nawet w swoich jakichś tam myślach, w swoich dziennikach pisał, że to, co się działo po wojnie, to co zrobili mu komuniści, to przy Oświęcimiu to była igraszka, że to nie było nic szczególnego. Myślę, wielki autorytet, wielka postać i powinniśmy tą pamięć o nim krzewić, przekazywać dalej kolejnym pokoleniom. No właśnie, marsz już za nami, odbył się on w sobotę. Powiedz proszę, jak przebiegło to wydarzenie? Te uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12. O godzinie 12 właśnie odbyło się uroczyste nadanie nazwy jednemu z rond toruńskich. I następnie o 13 była msza święta w kościele garnizonowym świętej Katarzyny. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński. Następnie już po mszy o godzinie 14 miejsce miał sam marsz, który przyszedł właśnie z placu świętej Katarzyny pod pomnik żołnierzy wyklętych. Tam też odbyły się uroczystości, przemówienia i z kolei o godzinie 15.30 rozpoczęła się konferencja w ratuszu staromiejskim. I też trzeba powiedzieć, że organizatorzy połączyli takie dwa tematy. Z jednej strony historię pułkownika Pileckiego, a z drugiej problem, który jest bardzo obecny w Afryce. Jest to problem handlu ludźmi. A powiedz, jaki wkład w organizację tego wydarzenia miała nasza uczelnia? Nasza uczelnia co roku udziela się tutaj przy organizowaniu. Patronatem między innymi to wydarzenie objęła Telewizja Trwam i Radio Maryja i także tutaj media nasze lokalne. Postać pułkownika Witolda Pileckiego stała się symbolem walki o godność drugiego człowieka oraz o prawdę. W jaki sposób my młodzi możemy dziś strzec tej prawdy i godności w imię miłości bliźniego, czyli hasła tegorocznego marszu? Myślę, że przede wszystkim, po pierwsze, powinniśmy krzewić pamięć o tych właśnie osobach, które kiedyś, kilkadziesiąt lat temu walczyły po to, żebyśmy my teraz mogli żyć w wolnej Polsce. Czyli to jest tak jakby pierwszy punkt, ta pamięć historyczna i sama wiedza historyczna. No nie wiem, takie proste czytanie książek, jakiś broszur, w internecie jest mnóstwo także źródeł, żeby mieć jakąś podstawową wiedzę na ten temat, bo to jest
nasza historia. Ponadto organizowanie jakichś właśnie takich spotkań, czy udzielanie się w jakichś stowarzyszeniach, bo jest mnóstwo stowarzyszeń, takich grup patriotycznych, w których młodzi mogą się zaangażować i aktywnie działać tak na co dzień. Bardzo mnie ciekawi, czy są jeszcze jakieś akcje, które są organizowane, czy na naszej uczelni, czy też w Toruniu, w których warto uczestniczyć i w których, do których warto zachęcić też społeczność, czy naszej uczelni, czy też innych młodych ludzi. To przede wszystkim takim wydarzeniem cyklicznym, które już odbywa się w Toruniu od dobrych kilku miesięcy, jest comiesięczny różaniec w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. On odbywa się co miesiąc, każdego 13 dnia miesiąca o godzinie 17 i spotykamy się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, czyli na samej Starówce, w samym sercu Torunia. I zauważalne jest, że z miesiąca na miesiąc przychodzi coraz więcej ludzi. Zazwyczaj to są osoby jednak w średnim wieku, ale dostrzegamy też coraz więcej takich młodych twarzy. Dlatego tym bardziej zapraszam, gdyż zauważalna jest ta konieczność. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Dziękujemy, Marysiu. A teraz oddajemy głos Natalii Kozielskiej, która powie o nadchodzących wydarzeniach. Cóż za piękna pogoda. Słońce lśni i odbija się w tafli coraz cieplejszej wody. Wszelkie ptactwo wyśpiewuje ballady na cześć swego stwórcy, a studenci uczą się tekstów, robią scenografię i charakteryzują się na wielkich Polaków. Tak w skrócie można określić obecne i najbliższe dni. Już jutro świętować będziemy jako brać studencka 10 dni kultury języka. Celebracja potrwa 2 dni. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Między innymi przedstawienie z Jasiem Fasolą w roli głównej, Escape Room oraz film o Odyseuszu. Czeka nas także quiz oraz prezentacja naszych zagranicznych kolegów biorących udział w projekcie Erasmus. Z kolei już w najbliższy piątek w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdnowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II odbędą się uroczystości w drugą rocznicę konsekracji świątyni. Z tej okazji planowana jest procesja niepodległości, w której czynny udział biorą nasi studenci. Przebiorą się oni za wielkie i bohaterskie postacie w historii Polski. Odbędzie się ona o 11:30. Kolejnym i najważniejszym punktem programu będzie msza odpustowa. Serdecznie zapraszamy do świętowania tego pięknego dnia razem z nami i do zobaczenia. Na teraz to już wszystkie informacje, jakie przygotował dla Was zespół Radiowego Ekspresu Studenckiego. Odwiedzajcie nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube'owym kanale uczelni. Za uwagę dziękują Joanna Wysocka i Grzegorz Majewski. Do usłyszenia.